Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby, witam was w Spyro Reignited Trilogy, w Spyro The Dragon. Kontynuujemy naszą przygodę, drewniana osada, tym razem przypominam oczywiście, że to już jest nasz przedostatni świat. Tutaj zostały nam trzy plansze, dwie zwykłe i boss, po czym idziemy do przedostatniego świata, w którym są trzy plansze, boss i flight. I świat Gnastiego Gnorka, Gnieźniego Gnorka, jakkolwiek tam go nazywają, już nawet nie pamiętam, w którym są dwie zwykłe plansze i jego świat. Albo jedna zwykła plansza i tam jego boss, znaczy on jest bossem i jeszcze z jego skarbiec, coś w ten deseń, już nawet nie pamiętam. Trudno, na razie się skupmy na tym, co teraz mamy, czyli teraz musimy sobie pojeździć tutaj. Ale co my musimy zrobić w ogóle? Nie sterowanie, przewodnik. 400, dwa smoki. Jakie to jest plansza? Drewniana osada, coś tutaj było. Brak obrażeń na elektrycznej podłodze, spoko, spróbuję. To nie powinno być trudne. Przejdę właśnie tak poziom. Chyba mi się uda. Jesus, to jest... Wow, nawet nie wiedziałem, co on mi chce zrobić. Luzik. Chyba... A, jeszcze z tej strony, no ta. Oj, patrzcie na te trawy, jakie to jest wielkie. Fuk. Tych to muszę szybko rozprawiać. Kurczę, chciałem dwa naraz. Z tymi to trzeba się jeszcze bawić, niestety. Okej. Jeszcze... O, ty. Czyli muszę pamiętać o tej podłodze. Cokolwiek, byleby ostrożnie. Sparks zjedz sobie. Tutaj no, dookoła by wypadało pójść. Dobra, mam gdzieś, że jeszcze czegoś tutaj nie zabrałem. Po prostu chcę mieć z głowy ich, żeby móc na spokojnie tutaj pozbierać. Jesus. Było ich trochę. Ale zdrówko mamy, to w zamian za te wierzchołki drzew, za tą planszę. Tu jak to jest pochowane? Ja nie wierzę. Ale to trzeba wytężyć wzrok. Tam jeszcze na pewno zostało, to ja wiem. Czy tutaj coś? O, Sparks sobie zje coś, ha. Sparks dobrze pokazuje. Jeszcze coś zostało. Coś tu mam. Tutaj gdzieś? A no pewnie, że tutaj. Jezu, ile ja przegapiłem. Oj, Sparks, pomagasz. Czy to już wszystko? Tak, bo już mi tylko tam pokazuje. Dobra, pierwsza część planszy zrobiona. Muszę pamiętać o tych elektrycznych podłogach, o tych typkach. Oni tutaj zaraz są właśnie. Fuck. Brak obrażeń. Klaudiusz. Spyro, uważaj! Gnorki w tych okolicach odkryły moc elektryczności. Mogą nieźle dopiec. Gnorki. Dobra, skupienie. Ich tutaj za dużo chyba nie będzie. Tak mi się wydaje. A czy od tyłu mogę ich wziąć? Mogę. Tego nic nie boli. Ouu. A, to będzie na fajerwerki, dobra. Już sobie przypomniałem. To akurat będzie na fajerwerki. Spoko luz. Dawaj elektryczność, stary. Tutaj za tym nic nie ma. Okej. Fuck. Jezu, już myślałem, że przez to właśnie nie zdążę. Kurczę, muszę ten punkt umiejętności koniecznie zdobyć. Okej. To jeszcze nie wszyscy, ale okej. Zapiszmy sobie stan. Cyprin, siemka. Świetna robota, Spyro. Pewnego dnia będziesz mógł opowiedzieć wszystkim smokom o swoich niesamowitych przygodach.
Jasne! Teraz jednak najbardziej chciałbym się wydostać z tego bagna. No w sumie to jest prawda. Kurczę, rolnik szuka żony, czy jak? Ile was tu jest? Dobra, tutaj będą kury chociaż. Kurde, jasne, gwint. O, jest kurka. Ale się przyjemnie ich niszczy. Ej, miałeś zjeść, Sparks, halo. No. Czy to był motyl dający życie? Chyba ta. To tutaj dołem już chyba będzie wszystko. Myślałem, że on tutaj stoi. Ja pierdykam, no nie wierzę. Ej, kura już się zrespiła tak szybko. Okej. Okay. A, żyćko. No tak. Przygarnę wciąż za te też... No te góry drzew i tak dalej. Ta nazwa poziom treetops. Luz. Tam niczego nie przegapiłem, na górze mi dopiero. O-o. Taktycznie. No. Chciałem to taktycznie, żeby właśnie oni od nich nie oberwać, no nie? Rozumiecie, o co chodzi? Gitarka. Jeszcze gdzieś on będzie, tam jest chyba jeszcze jeden i też będą wszyscy. Byleby nie oberwać, błagam. No tutaj nie mam co wskakiwać na to mniejsze. Tutaj prędzej. Hops. Sparks, coś mi pokazujesz? W górę mocno. O Jezu, jak bardzo mocno w górę ty mi pokazujesz. No bo tutaj oczywiście, że są. Tylko gdzie są te fajerwerki? Chyba na innych budynkach. To nie są... Co są wszyscy? Gitarka. Porobieni, porobione. Jestem zadowolony. Okej. Okay. To teraz jeszcze raz na samą górę, ale to muszę tędy znowu i tędy. I muszę powskakiwać jeszcze na te budyneczki takie. Nie wskoczę. Fuck, się źle wybiłem. Dobra, jeszcze raz. Dawaj. Z rozpędu, kurde. No. Schodki na górę i stąd jakoś... Jakoś gdzie? Tam w lewo? Mhm, tak. No i pięknie, o to mi chodziło. Boom! Tam widzę skrzynkę. Oho, dobra, czyli będzie tyle fajerwerków. Tutaj coś? Nie. Ale jeszcze tutaj jest jedna skrzynka. Ulala. To gdzie jeszcze pominąłem fajerwerek? Cholipka. Tchinking. Kurczę, tutaj nie wlecę tak. Oj, oj, oj. Ale jestem dzbanym chyba jakimś. Ale na którymś budynku ewidentnie zgubiłem. Bo już tutaj na pewno jest końcówka. Ta, 20. Fajerwerków, mój drogi. Może gdzieś tam na szczycie jest, na samym początku. Chodź, kuro. To mnie ciekawi. Pyk. Ale nie wydaje mi się, żeby to tak daleko to było. A, tutaj gdzieś nie ma. Nie widzę i nie widziałem. Fajerweku, słucham cię. Tutaj też nie było? Ale ze mnie dzban pewnie, prawda? Też nie widzę, też nie widzę. Tam nie widzę. Gdzie był fajerwerek?
Ej, halo. To już nie jest śmieszne, to jest smutne. Oh. Co ja robię? Nie, na te dwa na pewno nie wskoczę, w żaden głupi sposób. To powinno wystawać normalnie. Czy ty mi, Sparks, pokazujesz, gdzie diaksy, ta? No wiem, że pokazujesz tam. Ej, tu można było normalnie o tak wskoczyć? Serio? Poważnie? Ale wciąż mi to nie pomaga. W znalezieniu fajerwerka. Ja bym poszukał jeszcze gdzieś tutaj. Dobra, w końcu. O mój Boże. Ale jajca. Wszystko? Nie wszystko. O, Sparks, to mi pomóż w takim razie. To jest prosto. Cały czas prosto? Mhm. Jeszcze mi pomóż. Wciąż tam. Czyli za tym budynkiem, mi się wydaje. Tu nic nie ma. Tutaj te dwa zgredy. Dobra. Sparks bardzo pomógł. 400 na 400. Opuść poziom. Dziękuję bardzo. Nie wracam już tu. Ciąg dalszy przygody. Ale spoko. Szkoda, że tego fajerwerka tak szybciej nie znalazłem, tylko się tak bawiłem. 5000 jeszcze brakuje do końca gry. Mało. Mało. Ciekaw jestem, ile już procent. Chyba z 60 parę. Tak mi się wydaje. Wszystko na razie jednego dnia przechodzę. A to jest najlepsze, że jedynkę przeszedłem też jednego dnia w lutym. Ale wydaje mi się, że to ostatni odcinek dzisiaj nagram, no bo po prostu mi się więcej nie chce. W tym kierunku. Tutaj jeszcze został ten jeden zwykły poziom. Jakie to jest? Mgliste trzęsawisko. Luz. Podoba mi się ta nazwa. Zróbmy to. Mgliste trzęsawisko. Czy mi się uda? Myślę, że tak. Myślę, że tak. To już raczej na spokojnie. To jest chyba poziom, który no... trochę też jest taki długawy. Ale chyba go w miarę ogarniam. Chyba. Będę musiał na pewno jedną rzecz sobie przypomnieć związaną. A ten znowu... wysoko, w górę. Bo potrzebuje się poziom załadować do końca. To muzyka taka... tak późno się... ładuje. Sparks u mnie nie zjadł tego. Nieważne. Mgliste trzęsawisko. Czy coś tutaj... 504 smoki, a... te. Mgliste trzęsawisko... nie. Będę musiał bossa, tego metal głowy, zrobić na doskonale. Czym jest doskonale? Przejście bez utraty życia. Oj, jak was nie znoszę. Was trzeba szybko atakować, dosłownie. Pięknie to wygląda. Wow. No normalnie się spuszczam nad tym, ale... masakra. Mi się podoba. Albo jakby to by powiedzieli na Podlasiu, dla mnie się to podoba. Dawaj mi żyćko. Was też nie lubiłem strasznie. Ale dałem radę. XD. Tutaj coś za tym będzie na bank. A, zdrówko. Okej. Okay. 26, czyli już sobie nadrobiłem te wierzchołki drzew. O. Czysto? Jeszcze nie. No przecież ja sobie Sparksa używam, a tutaj przecież jeszcze tyle tego jest. Okidoki. Dawaj. No halo! Rosko. Siema, Rosko. Uważaj na atakujące żaby! Zabijają bez najmniejszych skrupułów! Atakujące żaby? A było to kiedyś takie fajne bagno! Say what, nigga? Atakujące żaby. Nie no, spoko.
Tu widzę. A, jeszcze tutaj, no bym tak pominął jak dzban. Okej, to już chyba na tej wysepce wszystko. Ta. A co, kto tam się gania? Bez mojej wiedzy. A? Na pewno tutaj jeszcze idę. Okej, pewnie będę musiał tutaj wrócić tak czy siak. A ja tego kurczaka uwolniłem, no tak, przecież on tutaj przetrzymywał te kury całe, czy co tam. Chuckena uwolniłem. Dla mojego Sparksa. O Jezu. No tak myślałem. No, a więc zbany, jak was nie znoszę, te ropuchy głupie. Robuchy. Robuchy i czakeny. XD, XD, ja tylko chcę smoka, żeby tutaj był zapis. Damian, cześć Damian. Starzec. Dziękuję. Czuję się, jakbym tkwił tu od czasu, gdy byłem w twoim wieku. O nie! Pamiętam jak... To ja lecę! Ach, ten Spyro. Niecierpliwy jest. Ale by się jakiś Spark przydał, bo ja tutaj... jak dzban to wszystko zbieram. Ej, powaga, tu już nic nie ma? Lol? No przecież oni mnie zawalą zaraz. To było do przewidzenia. Dobra, ciul, mogę tutaj trochę Sparksa zmarnować na nich. Tu jest za dużo tych wrogów. Te żaby to są głupie. Odpalanie. Te żaby są najgorsze. Tylko spójrzcie na nie. No, one instant atakują. Ej, ja zaraz umrę. Pytę. Mocni przeciwnicy. Dobra, spokój jest. Nie lubiłem tego etapu w tej planszy akurat. Nigdy, po prostu nigdy przenigdy. Bo właśnie takie coś się odwalało. Ej, a teraz to co? Jak mam sobie wrócić? Czy coś pominąłem? Chyba, że z tamtej platformy co zbierałem. Tak, zgodzę się. Po prostu obkrążyć. Dzięki za save'a. Tędy. Luźna plansza dosyć. Taka przyjemna. Tylko Sparksa trzeba nakarmić, zdecydowanie. No. Ja cię uratowałem, a ty chciałeś mnie zabić, typie. No tak się nie robi. Dycha. Tam pewnie te kury będą i tak dalej. Przeskakiwać tędy. Wolę. Teraz muszę Chuckena zdobyć. O, chociażby jednego. Niechaj będzie. Zaraz może zdobędę kolejnego. Na drzewie są te. Okej, chyba wszystko. Gałka. Tak, gałka w dół. Dobra. Wii, w dół lecimy. O, tu będzie też niefajnie. Skupmy się najpierw na zebraniu. Pierwsza rzodkiew. Jeden po drugim myślałem, że po prostu stracę Sparksa za moment. Jesus. Ile już mam? 323 na 500. No, to nie jest źle. I jeszcze dwa smoki. Ale ładnie to wygląda. Zik, hej Zik. Dziękuję za uwolnienie. Luz. To dla mnie drobnostka, bro. Może kurczak jakiś? Czy coś? Albo żeby chociaż do smoka dotrzeć?
Nie wiem, co ja nawet robię. Chcę po prostu dotrzeć tutaj do pana Chokena, jest. Znaczy tfu, do pana Smoka i po prostu save'a i mogę umrzeć. Baba. No hej, baba, bo chcę Sparksa. Powiem ci, jak postępować z tymi stworzeniami. Wal, gdzie się da, tratuj, depcz i zgniataj! Nie lepiej tradycyjnie ogień lub szarża? Tak robią smoki. Super. To ten tego... Pokąpmy się trochę. Nie ma to jak... Głupie zabicie się, ale dla Sparksa. Wrogowie się zrespią chyba. Niestety? Tak, trudno. Jeszcze raz. Dobra, tutaj jedna skrzyneczka. Jeszcze nam ponad 100 brakuje. Okej. I te ropuchy się jeszcze, kurczę, zrespią. To jest najgorsze. Tu jest wszystko. Dwie dwójki. Tu na górze też. No i jeszcze tutaj na dole wypadałoby do końca ogarnąć, a jednak się nie zrespili. A to ciekawe. Ale dobra, wiem jak to zrobić. Tu na wysokość. Tutaj. I po tym murku. Jezus, jakie to jest straszne wchodzenie po tym. Takie niepewne, że tak powiem. Okej. Ale to wciąż nie jest wszystko, XD. Tam nic nie ma? Nie. To gdzie są diaksy? A tutaj. Pokazuje mi dobrze, że tam będą. Ta. O Jezu, ile to pod rząd jest. O! Osiągnięcie, proszę. Nie ma. Ale to już chyba będzie koniec. Oj, wydaje mi się, że tak. Tak, koniec. Finito! 500, opuść, wyjdź. Gitarka. Mam jeszcze pomysł, że zrobimy może na szybko jeszcze bossa? To by było dobre, żeby zakończyć ten świat. Po prostu mieć już z głowy ten świat i tyle. Tak do końca, prawda? No jest te 23 minuty, ale zmieśćmy jeszcze tak do pół godziny po prostu. Ten ostatni świat. Nie powinno to... Znaczy, boss. Nie powinno to pójść jakoś... Długo? Chciałem powiedzieć trudno, ale długo. A czemu ten zniknął, lol? Nie wiem, nie będę pytał. Ale mam to gdzieś, idę. Świetna muzyka w tle. Najlepsza jaka może być. Idziemy. Konfrontacja, twierdza metal głowy. Po angielsku to jest metalhead, ale tutaj to tak strasznie... Wiem, że to komicznie, no nie? Może tak ma być. Ale po prostu strasznie na polski to tak tłumaczą dosłownie. Metal głowy, po prostu. Ale trudno. Przedostatni boss w tej grze. Jeden smok 500, okej. Z tymi diaksami będzie tutaj najwięcej zabawy. Oni zdechli... Oh, what the fuck? Dobra, a gdzie ten poleciał? Ten to se umrzył, czy jak? Ta, umrzył chyba. Umrzył. To są mobki, których nie mogę po prostu zabić ogniem i tyle. Tym się różnią. Tu będzie latania. Pamiętam, że tutaj na dół też muszę polecieć raz. To już są inaczej... Kurde, byłem blisko, żeby te dwa zdobyć. Tu będzie sporo szukania diaksów na bank. I też, żeby jakoś tu dolecieć i inne takie tam. Czy
nie mogę ich po prostu zabić? Czy wy się zabiliście? Tak, i muszę po was podnosić to, o Jezu. To ja powinienem was od razu zabijać. Grr. Rozwalić wszystko? Da. Podoba mi się to. O, Sparks, jedz. Ale to jest pochowane. No. Okidoki. Dobra, jeszcze do ciebie wróćmy. Ciebie się, kolego, nie spodziewałem. Czy gdzieś jeszcze... Tu na dole? Nie. To mi pokazuje gdzieś za ścianą. O, double kill. Triple skrzynia i w ogóle. Dobra, tam na pewno będę musiał jakoś powędrować. Co ja właśnie zrobiłem, to ja nie wiem. No. Ja to jestem mistrzem. Ale żyćko wezmę. Szkoda, że to mi Sparksa od tak nie daje. Okej, na drugą stronę sobie przejdę. Tona bank. Hop. Hop. Pyk, pyk, pyk. No bo jeszcze wy tutaj. Jezus, jakie to jest przyjemne. Zbieranie na tego wszystkiego. Arr. I tutaj chyba będę jakoś... klucz, tylko klucz, dobra, gitarka. To tylko po klucz jestem. I teraz mogę chyba od góry sobie polecieć, po tamte wszystkie rzeczy. No pewnie, że tak, brachu. Czyli już ogarniam tak poziom... O Jezu, ale bez Sparksa jest trudno. Ogarniam tak poziom już. I hops, doleć. Ja nawet nie wiedziałem, że mogę szarżą tak zrobić. Czy gdzieś tutaj są jakieś czakeny do zjedzenia? Dobra, smoka uratuje i się po prostu zabije i tyle. O nie, 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 nie. Jednak mam cię. Jeden bo jeden, ale mam cię. Dobra, ale nie mogę stracić życia. Trzeba oberwać w walce z bossem, to przede wszystkim. Z nimi to sobie mogę tak... Tak walczyć. Okej. Sadiki. Sardinki. Nie wiem. Metal głowa nie może się doczekać spotkania. Zaatakowanie słupów powinno mu odciąć zasilanie. To akurat pamiętam. Wszystkie smoki, czyli jeden. Zostały 22 smoki w całej grze. Dobra. O, wezmę sobie żyćko w razie W, żeby mieć. Ej, Sparks, halo. Jedz ważkę. Dziękuję. Zaraz, czy tutaj czegoś nie ma? Nie. Zdawało mi się tylko. Dobra, idziemy do piwnicy. Yeah! Okej. Luz. Chyba w taki sposób się z nim walczyło. Na razie nie chcę oberwać. Jakby coś nie pykło, że oberwę, czy tam się okaże, że w całej planszy nie mogę oberwać, to ja sobie powtórzę poziom sam, no nie, bez nagrywania. Bo to sprowadza się tylko do tego, żeby przejść bez obrywania albo ginięcia. Albo bossa, albo całość. I to jest tyle. A czy stąd? Gdzieś? Tutaj? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Chociaż... Nie, dobra, nie. To jest normalne. Okej, part drugi. Co, wszystkie się tak będą palić? Ja sobie wrócę.
Błagam, punkt. Błagam, punkt. Jest, 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 jest. Uff, czyli tylko o to chodziło, że z bossem nie mogę oberwać. Uff, ulga. Ulga, piękna ulga. Dobra, jeszcze trochę zostało. Ile tutaj? 500. O, to jeszcze ponad 130, 129. No, dobrze. Tu jest wyjście, to w razie czego, żeby się tak nie bawić, to ja sobie tu pozbieram i na górę. Teraz na górkę. O, satysfakcja gwarantowana. Po drugiej stronie jeszcze. W razie W sobie o tak skoczę, bo widziałem, że i tak nie trafię. No i jeszcze tutaj pewnie górą resztę. Mam nadzieję, że tylko już tylu... tylko już tutaj. Piątak. Ew. Aha. Ej, widzę. Oj, to jakoś od innej strony muszę się tam dostać. Nie, tędy nie. Chyba, że... Widzę. Tutaj, po prawej stronie. Ale rozkminiłem. Z tym mistrzem. Ho, ho. A już myślałem, żeby jeszcze inną drogą iść, ale dopiero teraz to zauważyłem. Pyk. Pyk. I otwieraj mi to. I niech to już będzie wszystko. Jest wszystko. Yes! Nieuszlifione klejnoty. Fuck yeah! Zrobiliśmy to, ludzie. Ciąg dalszy przygody. Zostało półtora świata. Półtora świata i koniec gry. W dwa dni. Niezła ta trylogia będzie. Pięknie, 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 pięknie. To mi się podoba. Ale jedynka jest taka krótka, no to wiadomo. Dwójka i trójka to tam mini gry będą i tak dalej, to pewnie jedna, dwie plansze na odcinek czy coś ten deseń. Ale nieważne, ludziska, słuchajcie. Jest już ponad pół godziny, ja już powoli kończę. Zostawcie łapki, zostawcie komentarze, jeżeli wam się dzisiaj podobała ta seria odcinków. To piszcie w komentarzach i widzimy się jutro w kolejnych trzech albo czterech odcinkach. Tylko nie wiem, czy te cztery będą ze Spyro, czy już jutro zaczniemy Riptos Rage odświeżone. Nie wiem, ale trzymajcie się. Hej, hej!